A dzisiaj, kochani, na Wielkim Buku to, co te gryzki książkowe lubią najbardziej, czyli pogapimy się na książki. Zapraszam Was na mini bookshelf tour. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wrześniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Zdradzę Wam pewien sekret. Mam taką supermoc, że gdziekolwiek się nie pojawię, nawet na chwilę, książki zaczynają się wokół mnie gromadzić, intensyfikować w taki sposób, że wkrótce powstają podwaliny pod kolejne opasłe biblioteczki. I co prawda, tymczasowo nie ma mnie akurat tam, gdzie została moja grubaśna opasła zbierana całymi latami i znana z moich poprzednich filmów, wcześniejszych filmów, biblioteczka, ale nie bać żaby. Bo tu, gdzie jestem, już uzbierały się całe stosy, całe połacie książek, które w ostatnim czasie postanowiłam ubiblioteczni. Stąd pomysł na taką małą, pokazową biblioteczkę, którą widzicie u mnie od jakiegoś czasu, a którą dzisiaj sobie zwiedzimy. I od razu Wam tutaj powiem, że u mnie książki układają się jak mogą. Nie mam jakiegoś określonego systemu, nie układam książek seriami ani gatunkami, no nie ustawiam też kolorami. One po prostu tak stoją, jak się ułożą. Sami zresztą zobaczycie. Zapraszam Was, kochani, na ten mini bookshelf tour. Tak to właśnie wygląda. Zdjęłam dynię, zdjęłam napisy, zostały książki, które sobie za chwilę wszystkie przejrzymy po kolei. Jak widzicie, tych półeczek jest niewiele tutaj i tak jak powiedziałam na początku, jest to taka bardziej pokazowa biblioteczka. I zaczniemy sobie od tego tutaj stosiku. Jak widzicie, są to książki, które już wcześniej pokazywałam również w podsumowaniach i book haulach. Na przykład mamy tutaj najnowszy zbiór esejów Zadie Smith, czyli Intimations. W Polsce pojawił się w przekładzie pod tytułem Przebłyski. Jak widzicie, to jest taka mała chudzinka, ostatnio ją sobie zamówiłam, no i jestem ogromnie ciekawa tych esejów, dlatego że one zostały napisane właśnie w czasie lockdownu, podczas pandemii. Mamy tutaj również Legends of the Fall, możecie kojarzyć ekranizację tytułu Wichry Namiętności, przepiękna ekranizacja z Bradem Pittem i Anthony Hopkinsem. Mamy tutaj też najnowszą powieść Sary Moss, która jeszcze nie została wydana w Polsce, czyli Summer Water, a która z pewnością zostanie w Polsce wydana. Chcę Wam pokazać tę piękną okładkę oryginalną. Coś niesamowitego. O, zobaczcie, pięknie się prezentuje. Jestem ogromnie właśnie ciekawa tej powieści. Mam tutaj również książki dotyczące jedzenia, bo jak wiecie, bardzo lubię książki o jedzeniu, dotyczące kultury również jedzenia i kultury i sztuki również, które łączą właśnie to wszystko naraz. I mam tu Smak kwiatów pomarańczy, który niejednokrotnie Wam polecałam od Tessy Caponi Borawskiej. To jest wyjątkowa znawczyni kulinariów i sztuki również. Jeżeli nie znacie jej nazwiska, to serdecznie polecam, szukajcie i czytajcie. Niesamowite historie o jedzeniu i z jedzeniem związane, ale także ze sztuką, z kulturą. Właśnie to uwielbiam najbardziej. Zobaczcie, również przepiękna okładka. Kolejną taką książką związaną z jedzeniem u mnie jest Kultowa fizjologia smaku. To jest chyba z końca XVIII wieku albo początku XIX. Oj, światełko się odbija, ale też to jest taki esej znany. Esej, jestem go ogromnie ciekawa, jeszcze go nie czytałam. No i a propos Tessy Caponi Borawskiej, to kupiłam jeszcze sobie jej wcześniejszą książkę, która zbiera eseje, które wydawała w jednym z, nie wiem, czy z dzienników, czy z tygodników, Moja kuchnia pachnąca bazylią, i jeszcze nie czytałam, no ale również kultura, sztuka, no i jedzenie. I wreszcie Literatura Polska, czyli Klub Snów i Żywopłoty, obie nominowane do chyba Nagrody Literackiej Gdynia, jeszcze nie czytane, oczywiście będę nadrabiać zaległości. Chodząc niżej, jak widzicie, tutaj mamy wydawnictwo Pauza. Tak akurat się skumulowało. Niby mówiłam, że nie układam seriami, ale jakoś tak wyszło, że one idealnie się ze sobą komponują. Wydawnictwo Pauza, wyjątkowa literatura. Naprawdę niesamowite, piękne i inne książki po prostu, wyjątkowe opowieści. Jeżeli szukacie czegoś, co nie jest takie sztampowe, nie jest typowo gatunkowe, coś między literaturą piękną, a raczej zawieszone między gatunkami, to właśnie sięgajcie po książki tego wydawnictwa. I co? Słuchajcie, no i to jest, sytuacja wygląda tak, że tych książek jeszcze nie czytałam, bo na tej półce są książki, które czekają cały czas na moje przeczytanie. Pierwszy Bandzior to chyba jest w ogóle pierwsza książka wydawnictwa i jedna z takich głośniejszych. Historia rodzinna, jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Mamy tutaj również zbiór opowiadań tej samej autorki.
też wciąż jeszcze nie czytałam, dlatego no mówię, nie mogę Wam tutaj nic więcej powiedzieć. Mamy tutaj również Teres Bochman, książkę, którą bardzo, bardzo wiele osób polecało, której jestem ogromnie ciekawa. Historia, no historia kobiety, no niezadowolonej z życia, jak historia kobiety, kochanki, która szuka czegoś więcej, a tego więcej nie ma. Nocny prom do Tangeru. Tanger, w ogóle słuchajcie, Tanger to jest coś niesamowitego. Od tangerynki po prostu zaczęła się obsesja Tangeru. I nocny prom do Tangeru. Tutaj mamy taką bardziej męską, bardziej brutalną historię opartą na rozmowie, na nocnej rozmowie właśnie. David Van i jego brud, również historia rodzinna, historia niezadowolenia, historia traum i historia no, sekretów i tajemnic. Takich rodzinnych, wiadomo o co chodzi. Więcej Teres Bochman o zmierzchu, również historia kobieca. A tutaj jest mój ulubiony tytuł, książka, która zawsze została we mnie właśnie jako tytuł, czyli mój rok relaksu i odpoczynku. Ja zawsze mówię mój czas relaksu i odpoczynku o Tessy Moszwek. Historia załamania nerwowego i co z tego wynikło. I wreszcie linia. Linia, czyli z tego co wiem, to jest chyba historia pracy w korporacji. O tym jest, na tym jest oparta. Jestem jej również bardzo ciekawa. Juliusz Strachota. W zeszłym roku polecałam Wam inną jego książkę, poprzednią książkę, czyli Turysta Polski w ZSRR. Niesamowicie była to melancholijna, nostalgiczna podróż do świata dzieciństwa. Tym razem mamy krótką wycieczkę na tamten świat i chyba ona, słuchajcie, kontynuuje właśnie Turystę Polskiego w ZSRR, gdzie bohater powraca. Bohater, a tak naprawdę no częściowo autobiograficznie, czyli również Juliusz Strachota powraca do tego świata na wschodzie i odkrywa dalszą swoją rodzinę, o której wcześniej tylko czytał, tylko słyszał i która powstała tylko w jego opowieściach. Kolejna polska powieść, Pod słońcem, Julia Fiedorczuk. Piękny był opis tej historii i chyba ją widziałam chyba u księgarki na regale, albo u literackiej kawki, nie jestem teraz do końca pewna, ale jest to również historia powrotu na wschód, jest tutaj właśnie powieść szkatułkowa, historia miłości, wyjątkowej więzi. Kto czytał? Jeżeli czytaliście już Pod słońcem, to koniecznie, koniecznie dawajcie znać, jak Wasze wrażenia. Kontynuując moją wyprawę przez książki nieprzeczytane, czyli Prawdziwe życie Adeline Dieudonné, historia brutalnego dzieciństwa i z tego, co rozumiem, również takim wydźwiękiem kobiecym, dziewczęcym, bulwersująca powieść dynamit, dzika, przewrotna i bardzo aktualna. Jestem również ogromnie, ogromnie ciekawa tej historii, która zapowiada się jako bardzo przejmująca, bardzo mocna, taka trafiająca właśnie do serca czytelnika. Nie inaczej, kochani, jest z Bezmatkiem Miry Marcinów, która porusza temat żałoby, żałoby po matce, utraty matki, śmierci matki. Temat bardzo trudny, ale temat, który no, związany jest po prostu z odchodzeniem, ze śmiercią, wiadomo, no to straszna, straszna strata i o tej stracie właśnie jest ta książka. A dalej książka moja imienniczka, czyli Olga Bernarda Szlinka, którą otrzymałam od wydawnictwa, od domu wydawniczego Rebis. Jak widzicie, jest to najnowsza powieść autora bestsellerowego Lektora. Lektora pamiętam z ekranizacji, bardzo mocnej ekranizacji w sumie. Jestem również strasznie ciekawa tej książki. Dam Wam znać, jak ją przeczytam, bo na pewno planuję ją niebawem właśnie pochłonąć. A teraz jedna z tych opowieści, które pojawiły się chyba pod koniec zeszłego roku, czyli The Illness Lesson, Claire Beam. Poleca ją Elizabeth Gilbert i to jest historia pewnego eksperymentu, chyba który ma miejsce pod koniec XIX wieku. Również ma tutaj wydźwięk kobiecy, jest historią przemocy. Jestem ogromnie, ogromnie ciekawa tej powieści. Właśnie jestem ciekawa, czy pojawi się w ogóle w Polsce. To teraz schodzimy nieco niżej, czyli ta dolna półka książek. Jak widzicie, tutaj tych książek jest nieco mniej. No i zaczynamy. Zaczynamy od Raya Bradbury i jego Green Town. Wyjątkowa książka. Nareszcie się doczekaliśmy, słuchajcie, Raya Bradbury'ego w polskim przykładzie w serii Artefakty. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy cztery opowieści związane właśnie z miasteczkiem Green Town. Mamy tutaj słoneczne wino, pożegnanie lata, letni ranek, letnia noc i jakiś potwór tu nadchodzi. O, jakiś potwór tu nadchodzi, opowiadałam Wam, to jest powieść grozy, ale również historia dojrzewania, dorastania. Słoneczne wino, to jest tak przepiękna historia,
To jest historia pewnego lata, takiej bańki, wiecie o co chodzi, jak właśnie zamknięte wspomnienia w buty, jak w szklanej kuli. I to samo z pożegnaniem lata i letniej ranek, letnia noc, jest bardzo podobny klimat tych opowieści, Green Town. Jeżeli w ogóle nie znacie Raya Bradbury, to ten wspaniały amerykański pisarz jest tak wyjątkowy, jest tak przejmujący, jego proza jest tak piękna, tak pochłaniająca, że autentycznie, słuchajcie, nie będziecie żałować. Trudno go zaklasyfikować również, jeżeli chodzi o gatunek, ale tutaj musicie sami się o tym przekonać. Poniżej mamy trzy grubaśności związane z jedzeniem i z kulturą, czyli tak, Sekrety włoskiej kuchni, o tej książce już Wam opowiadałam, zaglądajcie na kanale, bo to było całkiem niedawno, tego lata, a tutaj Włoska sztuka dobrego gotowania. Ja o tej książce Wam chyba też wspominałam jakoś na mediach społecznościowych, to jest książka Artusiego. To jest, słuchajcie, kultowy, fenomenalny przewodnik po kuchni włoskiej. Ta książka dawana jest nawet w prezencie ślubnym i nie ma się co dziwić, macie tu kilkaset sprawdzonych, fantastycznych przepisów z kuchni włoskiej, tradycyjnej kuchni włoskiej. Ja również kilka tych przepisów zrobiłam i absolutna pychota. Legendy warszawskie, lektura rodzinna, na rodzinne zaczytanie dla dzieciaków, dla dorosłych w pięknym wydaniu. O tej książce również szerzej opowiadałam w filmie, który pojawił się chyba kilka lat temu, więc szukajcie, jeżeli jesteście jej ciekawi. Ale my przechodzimy sobie dalej. Bernardine Evaristo i jej Girl, Woman, Other. Jak widzicie, zdobyła Nagrodę Bookera 2019. Ta powieść pojawi się w przyszłym roku nakładem wydawnictwa poznańskiego w przekładzie Agizano. Ja zaczęłam ją czytać, ale słuchajcie, jeszcze jej nie skończyłam czytać. Zostawiłam ją na inny czas, dlatego że akurat wtedy coś mi przerwało. Zaczyna się niesamowicie. Będę Wam o niej na pewno opowiadać. Nie wiem, chyba poczekam na polski przekład, ale wspomnę w podsumowaniach, kiedy właśnie skończę tę powieść. Dalej na tej półce Niedźwiedzi Bóg, Hiromi Kawakami od wydawnictwa Tajfuny, Chudzizna, jak to w wydawnictwie Tajfuny, piękna, poruszająca, minimalistyczna. Będę Wam opowiadać właśnie również o tej książce, pewnie przy okazji jakiegoś podsumowania, więc szukajcie. Pojawi się pewnie też kilka słów na mediach społecznościowych. Kontynuując przygodę z wydawnictwem Tajfuny, Gorączka Złotych Rybek, Kanoko Okamoto, to jest zbiór opowiadań, ale chciałabym Wam pokazać, jak on jest przepięknie wydany. Widzicie te szycia, przeszycia? Coś niesamowitego, piękna okładka. To jest chyba ich taka mini seria, właśnie takich mini historii, no coś pięknego, zobaczcie, no coś, to jest niesamowicie wydane, Tajfuny naprawdę robią genialną robotę i oczywiście mamy tutaj wstępy, które również warto czytać, jeżeli lubicie piękne i pełne wiedzy i historii wstępy właśnie do literatury. Dwa tytuły, które już sobie pozwoliłam zdjąć z półki, to są dwie francuskie powieści po francusku, które już bez obaw, nie bać żaby, pojawiły się w Polsce, ale które ja sobie właśnie kupiłam w oryginale, żeby sobie ćwiczyć język. Pierwsza z nich to jest Elegancja jeża, Muriel Barbery. To jest, słuchajcie, historia konsjerżki, czyli pani, która opiekuje się kamienicami we Francji. Konsjerżki, która udaje przed mieszkańcami owej kamienicy kogoś innego niż naprawdę jest. Bardzo podobno piękna historia, świetna, z takim humorem. Polecała mi ją moja mama. To jest pierwsza książeczka, a druga to jest Chanson Douce, Lady Slimani. I jest to chyba u nas powstało pod tytułem Kołysanka i nawet ma okładkę związaną z ekranizacją, która też całkiem niedawno miała miejsce. Ekranizacji jeszcze nie oglądałam, ale jest to historia opiekunki do dziecka, która chyba w jakiś sposób, no coś nie tak się dzieje w tej rodzinie. Jestem ogromnie ciekawa, czekajcie, te nitki mi tutaj nie podobają mi się. Tak, więc Kołysanki jestem ogromnie ciekawa. Miałam jeszcze w tym zestawie, miałam jeszcze Cząstki elementarne Welbecka, ale one leżą sobie u mnie przy stoliku nocnym, jestem w trakcie lektury. W ten sposób skończyła się pierwsza część naszego Bookshelf Touru, czyli pierwsza półeczka jest już omówiona, już widzicie, co tutaj sobie leży, a teraz, kochani, przenosimy się lekko na prawo. Siup, 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 siup. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy dwa zbiory opowiadań grozy Abrahama Merita, których też jeszcze nie czytałam, więc nie mogę nic Wam szerzej powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest gatunek weird fiction, taki zawieszony pomiędzy science fiction a grozą, niesamowitością, wiecie o co chodzi. Abraham Merritt. Piękne również wydania, jeżeli jesteście ciekawi, od wydawnictwa 9. Tak, tak to wygląda właśnie, Stalowe Monstrum i Księżycowa Studnia. A tutaj, kochani, mamy Dzikie Serce. Dzikie Serce Jamie Bradbury. Historia, która... To jest tak trudno powiedzieć. Czy ona mnie trochę zawiodła?
czy nie była o tym, o czym oczekiwałam, że będzie. Pamiętam, że ją czytałam z takim zapartym tchem, tak na nią długo czekałam, tak sobie ją odkładałam, chciałam jej więcej, a no wyszło coś innego niż miało być. Miała być groza, jak widzicie tutaj John Irving poleca, to nietypowa opowieść o miłości, niesamowity horror, jak połączenie sióstr Bronte ze Stephenem Kingiem. No niekoniecznie, kochani, niekoniecznie. Raczej jest to historia dorastania, dojrzewania młodej, zagubionej dziewczyny, która ma w sobie ten taki dziki instynkt. Ale warto moim zdaniem przeczytać. Pomimo tego, że właśnie nie szykujcie się tutaj na horror, nie szykujcie się na grozę, o czymś innym zupełnie jest ta historia, ale słuchajcie, ma taki wampiryczny wydźwięk, więc no może ta groza tutaj jest. Słuchajcie, no trudno słuchajcie mi w tę powieść tak się wgłębić. Nie wiem, bo właśnie może dlatego, że czegoś innego zupełnie oczekiwałam. Ta półka natomiast, kochani, jest półką zmienną. To znaczy te książki, które tutaj są, są tutaj chwilowo. I one potem się będą wymieniać i zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że to jest moja półeczka robocza, czyli książki, które szykują się do kolejnych recenzji. I w pierwszej kolejności tutaj Paradoks Artura Urbanowicza, Gałęziste, Inkub, no i właśnie Paradoks, Historia Światów Równoległych, Historia Sobowtórów, historia totalnie zakręcona i pokręcona. No ja jako nie za bardzo jestem miłośnikiem, słuchajcie, fizyki, tych teorii właśnie i matematyki. Można łatwo mnie zgubić, ale Paradoks jest prześwietnie napisany. No i Artur Urbanowicz znowu robi fenomenalną robotę. W dalszej kolejności Kamila Läckberg i jej dylogia thriller psychologiczny. W zeszłym roku wydana była Złota Klatka, a teraz nadchodzą Srebrne Skrzydła, które właśnie zakończą ten mini cykl autorki. Jestem ogromnie ciekawa tej serii, bo nie czytałam ani pierwszego, właśnie ani drugiego tomu i opowiem Wam o obu naraz. Na półeczce czeka sobie również Bez winy Michaela Crameya. Jestem wciąż w trakcie lektury. Będę wykańczać. Piękna historia. Michael Cramie, surowy, mięsisty, absolutnie niesamowity. Świeży, Nico Walkera. Powieść absolutnie kontrowersyjna, kochani. Przepięknie wydana oczywiście w przykładzie Krzysztofa Cieślika. Jeszcze jej nie zaczęłam czytać, ale jestem jej niesamowicie ciekawa. Jestem zaintrygowana właśnie opiniami na jej temat, dlatego że są skrajne. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Temat jest z pewnością kontrowersyjny. Jak sami widzicie, tutaj jedna z najbardziej kontrowersyjnych powieści ostatnich lat. Zobaczymy, kochani, w jakim kierunku pójdzie ta książka. Mamy tutaj oczywiście temat wojny w Iraku, doświadczeń PTSD i tego, co się dzieje po wojnie. Będę Wam o tym opowiadać. Czeka tutaj na mnie również nastrojowa ballada o lutniku, którą poleca nawet Aubena Grabowska na okładce, więc czuję, że to będzie piękna lektura, a dalej Christine Hanna. Pytaliście mnie o tę książkę i o inne powieści Christine Hanna i już Wam mogę powiedzieć, że razem z wydawnictwem szykujemy Wam niespodziankę w październiku. Będzie cały odcinek poświęcony właśnie twórczości tej autorki. Dalej, kochani, Rachel Abbott, zamknij drzwi. Rachel Abbott, nigdy zbyt wiele. Ta kobieta pisze takie historie, które żadna z nich nie jest zła po prostu. One są wszystkie obiektywnie dobre i każda jest albo lepsza, albo gorsza, ale wszystkie czyta się z przyjemnością. Tutaj jest dla mnie powieść zagadka. Labirynt pamięci, wiwat naród brazylijski. Nie znam portugalskiego, dlatego nie będę czytać nazwiska autora w tym wypadku. Powieść zagadka. Totalnie, słuchajcie, ale z tego co pamiętam, to widziałam, że ta historia jawi się trochę tak realistycznie, magicznie, więc zobaczymy, co też z tego wyjdzie. Jak widzicie, półeczka robocza, ona się będzie zmieniać, ale właśnie ją uchwyciłam tak, jak jest teraz. A na ostatniej półce kilku ulubieńców roku. Oczywiście nie wszyscy, na to mam osobną, słuchajcie, szafkę, która się zbiera, ale tutaj wrzuciłam kilka właśnie takich tytułów, które myślę, że z pewnością pojawią się pośród tych najlepszych z najlepszych. Zbieranie kości Jasmine Ward, wyjątkowa historia, huragan, dorastanie, młoda dziewczyna, kobiecość, no i przekład nieodżałowanego Jędrzeja Polaka. Wyjątkowa historia, jeżeli nie znacie książek Jasmine Ward, sięgajcie. Było jeszcze Śpiewajcie z prochów, śpiewajcie. Nie wiem, czy pamiętacie z zeszłego roku. Również fenomenalnie piękna powieść, Zbieranie kości, nie inaczej. Blizna, autor Awy Olavsdottir. Blizna z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Blizna, która do tej pory jest moim zdaniem najlepszą powieścią tego roku. Powieścią, która zrobiła na mnie największe emocjonalne wrażenie. Wyjątkowa historia. No, pojawiła się recenzja, słuchajcie. Więcej o niej nie będę teraz mówić, ale Blizna, jeżeli
jeżeli nie wiecie, na co polować z serii dzieł pisarzy skandynawskich, bo często się pytacie, to właśnie sięgnijcie po powieść tej wyjątkowej islandzkiej pisarki. No i co my tutaj jeszcze mamy? Na przykład NP, Banany Yoshimoto, czyli North Point, bo taki jest skrót. Historia pewnego lata i trójki młodych ludzi, którzy uwikłani są w wyobraźnię innego człowieka. Mur duchów Sarah Moss. Wstrząsająca historia, wstrząsająca książka. Wstrząsająca. Sarah Moss to jest wyjątkowa pisarka i ona tutaj mnie tylko utwierdziła, że no, to jest coś niesamowitego. Ta historia jest niesamowita, jest bolesna. To jest historia przemocy, przemocy rodzinnej, przemocy względem kobiet. Bardzo mocna, bardzo poruszająca, chociaż wcale niedługa. Mówi wszystko, co ma powiedzieć. Olbrzymie wrażenie w tym roku zrobiła na mnie również Elena Ferrante. No ale tutaj to chyba nie ma się co dziwić. Zakłamane życie dorosłych. Jedna z najbardziej tajemniczych pisarek. I znowu opowiada o dorastaniu, o rodzinie. Porusza trudne tematy. Koniecznie, koniecznie obejrzyjcie filmik właśnie o tej powieści również. W ogóle o wszystkich tych powieściach możecie obejrzeć recenzję, możecie obejrzeć filmy. Saturnin Jakuba Małeckiego. Czy kogokolwiek dziwi, że się znalazł tutaj właśnie na tej półeczce? No nie powinno dziwić. Saturnin Jakuba Małeckiego, jednego z moich najulubieńszych pisarzy polskich. Tutaj mamy wydarzenie roku pod względem kryminalnym, czyli Izę Janiszewską i jej Wrzask. Wrzask, który zaraz będzie kontynuowany przez Histerię. Fenomenalny kryminał, który jest trochę tak pisany w duchu kryminałów skandynawskich. Bardzo zimny, bardzo no, porażający również i sadystyczny i taki no naprawdę świetna historia, która daje nieoczywiste zakończenie. A tutaj ulubieńcy bezsenni, Wyspa doktora Moreau we wznowieniu, wznowieniu Vespera. To jest tak piękne wydanie. Ta historia jest tak niesamowicie w ogóle uniwersalna. Ona tak bardzo wciąż działa na wyobraźnię. Coś przepięknego z tymi ilustracjami. Jeżeli nie znacie tego klasyka, to warto go poznać, warto przeczytać. Jeżeli obawiacie się języka H.G. Wellsa, to nie macie się czego obawiać, dlatego że on po prostu pisze tak, jakby pisze sobie współcześnie. To jest wyjątkowy twórca. I nawet jak czytamy w oryginale, to jest tak, jakbyśmy czytali kogoś współczesnego. Nie mogło tutaj zabraknąć Roberta Marasco i jego całopalenia, historia, powiedzmy to, nawiedzonego domu, ale też coś więcej. Zaglądajcie również do recenzji. Jedno z wyjątkowych publikacji, czyli Niebo, ptaki, robaki Anny Marii Wybraniec. Jest to zbiór opowiadań od Phantom Books Horror. Nie wiem, czy już jest wznowienie, czy znów jest ta książka dostępna. Wspaniały zbiór weird fiction, tak można to nazwać. Bardzo również przejmujące historie, które robią wrażenie. I ostatnie dzisiaj, Biały Słoń Jacka Piekiełko. Mieszanka gatunków między grozą, między dreszczowcem, między kryminałem. Fenomenalna historia, tajemnicza, mroczna, która zrobi na Was wrażenie, właśnie jeżeli lubicie takie nieoczywiste historie z legendami w tle. Biały Słoń i Jacek Piekiełko nie mogą Was ominąć. I tak to właśnie, kochani, wygląda. Ostatnia półka w naszym Bookshelf Tourze. Półka z ulubieńcami. To jest tylko część ulubieńców oczywiście, więc tutaj nie macie się jeszcze czego dopatrywać. Nic nie jest pewne. Tutaj mieliśmy półkę roboczą. Tutaj wszystko się zmienia, jest ruchome i nic nie wiadomo. Idziemy wyżej. No tutaj mamy takie też ułożenie, może być tymczasowe i zmienne. Tutaj kilka nowości właśnie, które zakupiłam. I jedzenie. I literatura polska. Pauza, dużo pauzy. Literatura polska, wyjątkowe książki, które upolowałam. Grubaśność, literatura francuska, amerykańska, japońska. No i co, kochani, na tym kończymy nasz mini bookshelf tour, nasz mini spacer po wielkobukowej biblioteczce. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, kochani, że ten mały spacer po mojej biblioteczce Wam się spodobał, no i że wypatrzyliście też jakieś tytuły, które Was zaintrygowały, coś dla siebie po prostu. Jestem ogromnie ciekawa, czy Wy, układając książki w swoich biblioteczkach, stosujecie jakiś specjalny system, układacie właśnie kolorami, gatunkami, czy jakoś tak? A może traktujecie swoje biblioteczki, no tak, na luziku po prostu? Koniecznie dawajcie znać, no a ja Wam życzę pięknego zaczytania i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na mini przewodnik po twórczości Stephena Kinga, nie tylko dla miłośników horroru i grozu i nie tylko dla początkujących, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie, jest to kanał literacki, książkowy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!